70 milionów złotych pożyczki dla portu lotniczego w Radomiu. 25-letni mieszkaniec Karaszewa podejrzany o molestowanie swojej 2-miesięcznej córki. W teledzienniku pokażemy także udany festiwal ziemniaka i uroczyste ślubowanie klas mundurowych. Poniedziałek, 6 października, Agnieszka Mąkosa, witam Państwa i zapraszam na teledziennik. 70 milionów złotych chce pozyskać spółka Port Lotniczy Radom na finansowanie rozwoju lotniska. Te pieniądze zainwestuje w radomską spółkę firma z zewnątrz, choć w tym wypadku określenie zainwestuje jest nieco mylące, bo upraszczając, chodzi o formę pożyczki. Miasto pozyskane teraz pieniądze będzie musiało oddać, a ściślej będzie musiało w ciągu 15 lat odkupić akcje, które teraz sprzeda. Ten mechanizm finansowy przedstawił prezes spółki Dekada Inwestycje. Rada Miejska wyraziła zgodę na tę formę finansowania. Za przyjęciem uchwały w tej sprawie było 16 radnych, przeciwko zagłosowało 7 osób. Na razie niewiele wiadomo. Wiadomo tyle, że Dekada to nie inwestor w powszechnym rozumieniu tego słowa. To jedynie propozycja pewnego mechanizmu finansowania lotniska. Mechanizmu, który z jednej strony da spółce Port Lotniczy Radom 70 milionów złotych, z drugiej nie zwiększy długu miasta. Bo najpierw miasto wyemituje nowy pakiet akcji, a te akcje od miasta kupi zewnętrzna firma za 70 milionów złotych. Obowiązkiem spółki jest zwołanie walnego, a i przeprowadzenie procedury rejestracji podwyższenia kapitału de facto. Obowiązkiem miasta jest zgoda na to. Obowiązkiem Dekady jest przelanie na rachunek portu lotniczego określonej kwoty wynikającej z uchwały o podwyższeniu kapitału oraz danie oświadczenia o objęciu tego kapitału. Ale niezależnie od tego, co będzie się działo dalej z lotniskiem, czy port lotniczy będzie przynosił straty, czy też wygeneruje zysk, miasto będzie musiało prędzej czy później te akcje odkupić. Po odkupie akcji, a zgodnie z zapisami umów inwestycyjnych, a później umów sprzedaży tych akcji, umawiamy się na okres zwrotu środków za te akcje. I to może być rok, a to może być 15 lat. Nie wiadomo, za jaką kwotą miasto będzie musiało odkupić akcje. Można jedynie, jak podnosi opozycja, spekulować, że ta kwota będzie wyższa niż to, co teraz zapłaci kupujący. Zrozumiałem chyba, że jesteście Państwo pośrednikiem. To jeżeli pośrednikiem, to kogo ściągniecie, z jakim kapitałem, na jakich zasadach, jaką prowizję weźmiecie i generalnie ile to będzie rocznie kosztowało port lotniczy, czytaj w domyśle gminę Radom, bo efekt końcowy to z tej uchwały wynika, a przynajmniej z uzasadnienia, które zdążyłem szybko przeczytać, to jest to, że gmina w efekcie końcowym będzie musiała to odkupić. Zdaniem opozycji proponowane rozwiązanie to ukryta forma kredytowania miasta. Radni zarzucają też władzom spółki i władzom miasta, że Radzie dano za mało czasu na zapoznanie się z nową propozycją. Dostaliśmy dokumenty, projekty uchwał chwilę temu. Słuchamy na bieżąco różnych wystąpień w kwestiach nie do końca dla nas zrozumiałych. To jest chyba naturalne. I ja czuję z tego powodu duży dyskomfort, bo chciałbym mieć możliwość dłuższej analizy, dłuższej chociażby kilkudniowej analizy tego, co tu słyszymy, tego obszaru, możliwości skonfrontowania różnej wiedzy, jaką nam się dzisiaj przekazuje. Ostatecznie jednak zdecydowały głosy radnych Prawa i Sprawiedliwości. Za przyjęciem uchwały w tej sprawie głosowała też radna Teodora Słoń ze Stowarzyszenia Radomianie Razem oraz radny Damian Maciąg z Kocham Radom. Przeciwko byli radni Platformy Obywatelskiej, część radnych SLD oraz Piotr Szprendałowicz, niezależny. Wstrzymali się od głosu Zenon Krawczyk z SLD i Włodzimierz Bojarski z PSL. Dekada Inwestycje to spółka, która wpisana do rejestru przedsiębiorców została w styczniu 2014 roku. Kapitał założycielski wynosi 5 tysięcy złotych. 25-letni mieszkaniec Karaszewa podejrzany o molestowanie swojej 2-miesięcznej córki. Sąd zdecydował o umieszczeniu ojca w tymczasowym areszcie. Policja bada sprawę. W piątek policjanci zostali powiadomieni o tym, że niespełna 2-miesięczna dziewczynka trafiła do szpitala z obrażeniami, które mogły wskazywać na molestowanie seksualne. Podjęliśmy niezwłocznie działania tego samego wieczoru. Zatrzymaliśmy ojca tej dziewczynki, jest to 25-letni mieszkaniec okolic Radomia. Na podstawie materiału dowodowego mężczyzna usłyszał dwa zarzuty.
wykonania innej czynności seksualnej w stosunku do dziecka oraz znęcania się nad rodziną. Jak informuje policja, dwumiesięczna dziewczynka przebywa w szpitalu pod opieką matki. Drugie, trzyletnie dziecko przekazano pod opiekę rodzinie. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec 25-letniego ojca tymczasowego aresztu. Policja bada sprawę. Pokazy wykopków, ziemniaki z ogniska, kiermasz twórczości ludowej. Wszystko to w ramach zorganizowanego w Muzeum Śródomskiej Festiwalu Ziemniaka. Cykliczna impreza przyciągnęła jak zawsze tłumy radomian, zwłaszcza że atrakcji nie brakowało, podobnie jak i dobrej zabawy. Mały, szary, niepozorny, a jednak król polskich stołów i historycznie też ma królewski rodowód. Jan III Sobieski przywiózł ziemniaki królowej Marysięce. Posadzone zostały w ogrodach królewskich dla swoich niebieskich kwiatków. Nikt w ogóle nie zastanawiał się nad tym, że cokolwiek, co tam jest ukryte w ziemi, można by zjeść. Dopiero klęska głodu w czasie przejścia przez Polskę wojsk napoleońskich upowszechniła ziemniaka jako potrawę. Mówimy o wsi takiej tradycyjnej, gdzie uprawy były na niewielkich areałach, jak choćby właśnie w granicach naszego muzeum, więc wiadomo, że na takim polu pracowano rodzinnie. Tradycję ziemniaka na polskich stołach już od 20 lat kultywuje Muzeum Wsi Radomskiej. Coroczny festiwal ziemniaka także i w tym roku przyciągnął tłumy radomian. Atrakcji nie brakowało. Pokazujemy oczywiście prace polowe. Jest zasiew na naszych polach. Można przejść do olejarni. Można również wypalić sobie ceramiczny dzbanuszek w naszym piecu jamowym, jak również oczywiście ręcznie wykopać ziemniaki. Do wykopków, które były kulminacyjnym punktem festiwalu, stanęli również samorządowcy i parlamentarzyści. Chwycili za motyki i dali pokaz tradycyjnych prac polowych. Wykopane ziemniaki można było później upiec w popiele i skosztować. Na straganach nie zabrakło też wielu innych potraw, oczywiście z ziemniaka. No jakiś tam wyrób ziemniaczany pewnie, bo to jak święto ziemniaka. No i jakiś kawałeczek nadziewanego ciasta, czyli pierogi. I jak? Bardzo dobry. No super. Organizatorzy festiwalu zadbali o to, by nikt się nie nudził. Przygotowano wiele atrakcji i dla najmłodszych, i dla tych trochę starszych. Otwarto także wszystkie obiekty i po raz pierwszy uruchomiono młyn, zrekonstruowany za unijne pieniądze w ramach projektu Zdarzyło się nad wodą. Cały projekt Zdarzyło się kiedyś nad wodą opiewał na 21 milionów, z czego połowa pieniędzy była z funduszy unijnych. Nie zabrakło też atrakcji muzycznych. Dla miłośników tańca na dechach przygrywała kapela ludowa, a całość festiwalu zakończył koncert Mariusza Kowalskiego Muzyka Ziemi. Ponad 1 000 000 złotych kosztowała budowa odcinka drogi Dąbrówka-Podłężna-Radom. W tym roku wybudowany został odcinek o długości 1 km i 100 metrów. Do zakończenia przebudowy całej tej drogi zostały jeszcze 3 km. Przebudowa tej drogi rozpoczęła się 3 lata temu. Całość prac podzielona była na odcinki. To kolejny, trzeci już odcinek o długości 120 metrów. I jest to ważna dla powiatu radomskiego i dla społeczności lokalnej droga. Budowa tego odcinka kosztowała 1 100 000 zł. To, co nas cieszy jako drogowców, to jakość tej drogi. To, że ma szerokość 5,5 metrów, to, że ma bardzo dobrą konstrukcję, bardzo dobre wzmocnienie, że parametry tej drogi naprawdę umożliwiają takie bezpieczne poruszanie się. Otwarcie było symboliczne, bo do zrobienia pozostał jeszcze jeden, ostatni odcinek łączący Radom z Dąbrówką Nagórną. Zgłosiliśmy ten odcinek ostatni do programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku z dofinansowaniem 50% wojewody zakończymy przebudowę całego odcinka. Cała droga ma długość 10 km. Do tej pory przebudowane zostało ponad 6 km. Bo mundur to klasa, ale też i pewna praca, mówią ci, którzy wybierają klasy mundurowe. Te oddziały cieszą się coraz większą popularnością wśród młodych, nie tylko chłopców, ale i dziewczyn. Uczniowie pierwszych klas mundurowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu złożyli uroczyste ślubowanie. Magda jest jedną z wielu dziewczyn, które udowadniają, że mundur nie jest zarezerwowany wyłącznie dla mężczyzn. Coraz więcej młodych kobiet widzi swoją przyszłość w wojsku, policji czy straży i decyduje się na edukację w klasach mundurowych. Po skończeniu szkoły, jak dobrze zdam maturę, chcę złożyć do Akademii Obrony Narodowej papiery, a później wiąże tylko i wyłącznie moją służbę i karierę w wojsku. Prawie 200 osób, uczniów pierwszych klas mundurowych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Radomiu, złożyło w centrum miasta uroczyste ślubowanie. Jedni wybierają mundur dla prestiżu, inni ze względu na rodzinne tradycje. U mnie w rodzinie są 2 osoby wojskowe i powołałam się na nich.
I każdy z młodych mundurowych wierzy, że ten wybór okaże się strzałem w dziesiątkę w przyszłości, bo takie klasy mają dawać nie tylko możliwość noszenia munduru. Które dają im nie tylko mundur, ale też i zawód. Tak? To jest zawód technik logistyk, to jest zawód technik informatyk, to jest zawód technik transportu kolejowego. Po ślubowaniu odbyła się uroczysta defilada klas mundurowych. Archiwum Państwowe w Radomiu przypomina czas I wojny światowej. Pamiątki z tego okresu historii prezentuje wystawa, którą można oglądać w siedzibie archiwum. To początek cyklu imprez o podobnym charakterze. Okazją do otwarcia wystawy stała się setna rocznica wybuchu I wojny światowej. Podobne ekspozycje organizują archiwa państwowe w całej Polsce. Jest okrągła rocznica, więc w związku z tym jest ta wystawa zorganizowana, która jest jakby pierwszą wystawą zapoczątkującą cały cykl wystaw. Aż właściwie ostatnia, zamykająca wystawa dotycząca tego zagadnienia I wojny światowej poruszy temat odzyskania przez Polskę niepodległość. Archiwum Państwowe w Radomiu nie posiada zbyt wielu pamiątek z tamtej epoki. Dlatego przy organizacji wystawy posiłkowało się eksponatami z Muzeum imienia Jacka Malczewskiego i ze zbiorów prywatnych. Tytuł ekspozycji to Wielka Wojna, Radom i region radomski w czasie I wojny światowej. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na obwieszczenia, które znajdują się na słupie ogłoszeniowym, w szczególności na obwieszczenia austriackie, bo jest to humor iście haszkowski, a także na elementy umundurowania znajdujące się w gablotkach, które żeśmy wypożyczyli od mojego kolegi serdecznego Radosława Smolarka, który zechciał nam to udostępnić, ale także zwrócić uwagę na fotografie cmentarzy wojennych, które znajdują się na terenie ziemi radomskiej. Na wystawie jest też sporo fotografii dokumentujących dawny Radom. Można też obejrzeć klamry do wojskowych pasów czy guziki od mundurów. Wystawa będzie czynna do końca roku. Wstęp wolny. I tak kończymy dzisiejszy teledziennik. U nas na antenie już za chwilę sport, a po sporcie jak zawsze prognoza pogody. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.